Śląska policja zatrzymała w Portugalii 36-letniego mężczyznę, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się handlem narkotykami. Paweł Jędrusik. 36-latek kierował grupą przestępczą, która przemycała narkotyki z Holandii do Polski, a później je sprzedawała. Został za to skazany na 5,5 roku więzienia, ale uciekł. Pod koniec ubiegłego roku wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Nasi śledczy ustalili, że mężczyzna uciekł z Polski, przebywa w jednym z kilku wytypowanych przez nich wstępnie państw. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Komendą Główną, która za pośrednictwem sieci Enfast rozpoczęła tutaj dalsze ustalenia. Nasi łowcy głów ustalili, że mężczyzna ukrywa się w Portugalii, a dokładniej w Lizbonie. Dalsza nasza współpraca z policją portugalską doprowadziła do jego zatrzymania. Enfast to europejska sieć współpracy policyjnej, która pomaga w poszukiwaniu przestępców. Teraz 36-latek czeka na ekstradycję do Polski. Po powrocie do kraju trafi do więzienia na 5,5 roku.